nagrań archiwalnych Józef Hen czyta powieść Nowolipie. Usłyszałem wołanie „Le moniada piwo” i obudziłem się. Leżałem na kolanach matki, siedzącej w zatłoczonym, pełnym betów wagonie. Ten zatłoczony wagon i wołanie przekupniów za oknem to jest drugie, najdawniejsze wspomnienie. Jest tak wyraziste, tak jedyne w swojej melodyjności, że rozbrzmiewa ono dla mnie jeszcze dzisiaj. Niezafałszowane, nie był dzwonek z lat dziecinnych, który usłyszał po latach stary Marcel z Wielkiej Księgi Prusta. Le moniada piwo. Słyszę to wołanie z naciskiem na początkowe le i końcowe wo. Słyszę, pisząc tę książkę. Po co utrwalam? Nie wiem. Nikomu to przecież niepotrzebne, tylko mnie, autorowi tej książki. Ale może tłumaczy mnie to, że każde budzenie się do życia składa się z takich wyrywkowych sygnałów, z dźwięków, obrazów, które nie wiadomo czemu zostają. Jak się pisze, wspomina dzieciństwo, następuje koncentracja taka. Ja to podwórko nasze na Nowolipiu widzę prawie każdą rysę, każde drzewko. Pamiętam, moja siostra starsza bardzo się dziwiła, jak ty to wszystko pamiętasz, a ja nie. No, ona nie pisała, tylko ja. Gdzieś to czytałem, że dla prozaika jednym z najważniejszych elementów jego, powiedzmy to, talentu jest pamięć. Tu jest zdjęcie rodzinne. Nasza czwórka jest u stóp rodziców. Stella, ja z piłeczką, brat Hipek i Mirka. Urodziłem się 8 listopada 1923 roku, prawie w teatrze, bo moja mama była wielką teatromanką i bóle chwyciły ją w teatrze, ale zdążyła przyjechać do domu na Nowolipie 53, trzecie piętro, na czwartym piętrze mieszkała pani Basiukowa, która była akuszerką i wszystko poszło dobrze. Na Nowolipiu ja w naszym mieszkaniu byłem najmłodszy. Miałem troje rodzeństwa starszych, dwie starsze siostry, Stella i Mirka i brata Hipka. Ojciec mój pracował dla dzieci, był bardzo tolerancyjny. Ja tyle bym nie wytrzymał, co on. Ja grałem w domu ping-ponga. Jak nie miałem przeciwnika, to o ścianę. Do siostry przychodziły koleżanki z gimnazjum. Wszystkie paliły. Hipek był takim chłopakiem, którego ambicją były dwójki. Nie chciał się uczyć w ogóle. Brat poszedł do pracy. U ojca w tajemnicy przed wszystkimi poszedł do szkoły wieczorowej, tak zwanej rzemieślniczej. I tam bardzo się wyróżnił dobrą nauką. Z nagrań archiwalnych Józef Hen czyta powieść Nowolipie. To były dwa przeciwstawne klany, dwie biegunowo różne mentalności. Rodzina matki i rodzina ojca. Ci pierwsi, rodzina matki, ruchliwi, krzykliwi, zadziorni, kupcy bez kapitału, niemal straganiarscy, ale zawsze weseli, rozśpiewani, muzykalni, niepoważni, pyskaci. Łatwo się kłócili, ale i łatwo przepraszali.
Zawsze z nim było dużo śmiechu. Przepuszczali pieniądze na dobre jedzenie. Znowu pełno żarcia, wypominał ojciec. Jak się nie ma pieniędzy, to nie należy się zapożyczać na ucztowanie, tylko gotować gęsty krupnik, żeby było dla całej rodziny. Elega, daj do lampy, nigdy nie myślą, co będzie jutro. W sobotę wieczorem zbierali się na karty, raz u jednych, raz u drugich. Najchętniej zwalali się do nas, bo wiedzieli, że nie zabraknie gorących racuchów albo kanapek z wędliną. Grano najczęściej w dziewiaty i wał. I tutaj śmiechy, hałaśliwe kłótnie, bo hamplowie uwielbiali szachrować i to nachalnie, na oczach, a każdy wpadunek kwitowali głośnym śmiechem, nawet babcia, czyli... Wasza prababcia, mówię to do wnuków, cichaczem szachrowała. Tata był cierpliwy, ale uważał, że wydaje dużo pieniędzy na naukę, bo chciał zresztą, nawet obiecywał mi, że wyśle mnie do Anglii na studia medyczne. Mama była w ogóle wstrząśnięta, kiedy ja dostawałem dwójki, bo jak to taki zdolny chłopak. Był taki moment, że ja się zbudowałem, powiedziałem mamie, że ja nie miałem dzieciństwa. Najpierw do freblówki obowiązki, a potem do szkoły. Nie chcę chodzić do szkoły. Mama mówi, nie chcesz? To nie chodź. Na podwórku ci koledzy podwórzowi dosyć się dziwili i po tygodniu mnie się pobyt w domu znudził i poszedłem do tej szkoły. To była porażka, ale mama umiała zareagować pedagogicznie. Beautiful music. Dangerous rhythm. It's something daring, the continental, a way of dancing this rhythm. Ja w Nowolipiu opisuję taki dzień, kiedy na kilka dni przed wojną byłem na plaży nad Wisłą i w ogóle nie czuło się zagrożenia, bo taka była atmosfera. W eterze była tak zwana wojna nerwów, ale tam nie czuło się, że do tej wojny dojdzie mimo wszystko. I tam na tarasie tego budynku plażowego stały dziewczęta, trzymały się pod ręce. Była ta dziewczyna z Kaleckiej, w której się kochałem, była jej koleżanka, była moja kuzynka Judyta Cukier i śpiewały jakąś bardzo modną piosenkę jazzową Irvinga Berlina. No one śpiewały dla nas, dla chłopaków, abyśmy się popisywali gimnastyką. I tam była skrzynia gimnastyczna. Wahałem się tam, krzyczano, ty naprzód. Poszedłem i dokonałem znakomitego skoku z takim obrotem w powietrzu, lądowaniem, oklaski były. I jak wspominam, był to ostatni taki skok w moim życiu. Więcej już nie skakałem, a one znowu wzięły się pod ramiona i kołysząc się śpiewały Kamarhill, Kamarhill albo Continental, śpiewały moją ulubioną piosenkę. Beautiful music, dangerous rhythm. It's something daring, the continental, a way of dancing that's really ultra new. It's very subtle, the continental, because it does what you want them to do. Śpiewały na tym tarasie, którego już nie ma, ich nie ma, ale one wciąż śpiewają i taras wciąż jest.
your lips whisper so tenderly. Arise, answer your song. Two bodies swaying. Kampania wrześniowa. Był rozkaz taki przez radio pułkownika Ubiastowskiego. Wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni mają wyjść z Warszawy. Była dyskusja między mną a bratem. Kto ma zostać? Brat mówi, no ja pójdę, jestem starszy. Moja siostra, której mąż zresztą pracował w produkcji części lotniczych, to oni poszli na wschód. Moja siostra Mirka pojechała do kochającego się w niej inżyniera, który budował drogę Lwów-Kijów, Mariar, i tak zostałem ja. Ale widziałem na ulicy, na co sobie pozwalają Niemcy. Jak siostra moja przyjechała z wizytą do Warszawy z Białegostoku, ja powiedziałem, że jadę z nią. I co tata na to? Dobrze, my będziemy pilnować mieszkania, pilnować mebli, a wy jedźcie. Odprowadził mnie do bramy. Jak miałem wsiąść na furmankę, poplakał się. Ja nawet tam piszę o tym, że po co płakał. Powinien był mi dać kilka rad. Płakał. Dzień przed wyjazdem utleniłem sobie włosy. Byłem czarnowłosy, może nie takim mocnym brunetem. Naszą furmankę zatrzymali dwaj żołnierze z patrolu niemieckiego i od razu do mnie: Jude, Jude, a ja mówię, że co proszę, nie rozumiem nawet słowa Jude. On podniósł czapkę i zobaczył włosy blond, prawie blond, złotawe, i krzyknął do tego drugiego: Kein Jude. Potem przedostawałem się przez granicę, przeszliśmy tę granicę. Musiałem oddać, bo nie miałem ani grosza, temu, który nas przeprowadził, marynarkę, a potem gospodyni tej chaty zbierała po 2 złote. A ja nie miałem. Więc ona kazała mi wyjść, ale zobaczyłem jakieś światełko tam. Pukam, otwiera mi kobieta, a ja mówię: proszę pani, będę mógł u pani przenocować, mam tylko 50 groszy i bateryjkę do latarki. Ona mówi: nie wygłupiaj się, wchodź. Rano budzę się i mówi: ale miałeś szczęście. Wszystkich z tamtej chałupy, co dali po 2 złote, patrol sowiecki przerzucił z powrotem na ziemię niczyją. Uratowali mi życie, bo co by było? Ja bym wrócił do Warszawy. A w Warszawie wiadomo, co dalej było. Getto, brak 2 złotych zdecydował o moim życiu. No i potem spotkaliśmy się z siostrą. Byliśmy w Białymstoku. Tam zastałem mojego brata, który pracował. Mój brat wynajmował jakiś pokój u jakiegoś pana Nowaka i tam przyjechał jeden tych robotników od ojca. Nazywano go Józek Kupiec i powiedział, że ojciec płacze, poplakuje po kątach. Rodzeństwo moje, Hipek, Stella i Mirka, uznali, że ktoś musi pojechać i być z nimi. No i padło na mnie, bo najmłodszy. I miałem nazajutrz z tym Józkiem Kupcem wrócić, bo on wiedział, którędy. I w nocy śniło mi się, że jestem w Warszawie
i niemieccy policjanci, ubrani tak po hitlerowsku, stoją na rogach i każdy ma loczek i wąsik. Jak się obudziłem, a znałem się już na psychoanalizie, i mówię sobie, nie chcesz tam jechać. I powiedziałem to siostrze, nie chcę tam jechać, bo tam wszędzie jest Hitler. I ona nie kłóciła się ze mną. Tak stanęło, że nie jadę. I ostatnie zdania Nowolipia jest, nigdy nie wróciłem na swoje Nowolipie. Nie widziałem, jak ono umiera. Pojechałem do Lwowa, bo tam mój szwagier, mariaż, postarał się, żeby mógł pracować przy budowie drogi Lwów-Kijów. Niemcy napadli na Związek Radziecki. Trzeba było iść na wschód, uratować się. Pojechaliśmy dalej po różnych przygodach. Byłem w Armii Czerwonej, krótko. Byłem bardzo dobrym żołnierzem, jeśli chodzi o umiejętność rozbierania karabinu maszynowego. Pobieda będzie za nami! Hitler miał do mnie pecha, bo w dniu, w którym ja wstąpiłem do Armii Czerwonej, była pierwsza jego porażka. Rosjanie zdobyli Rostów nad Donem i kilka dni później odparli z Moskwy atak i na jakieś 170 kilometrów przepędzili Niemców. Stałem na warcie i słyszę nagle, chyba jeszcze Polska, przechodzi jakiś major, ja mówię do niego po rosyjsku, słyszycie, grają tu hymn polski, a to wasz Sikorski w Moskwie. Doszliśmy potem do Lidzi, znaleźliśmy się w okopach, miało być natarcie. I pewnego dnia przychodzi goniec, żebym ja z nim poszedł. Ja mówię, no żegnam się z kolegami i mówię, ale zaraz wrócę. Oni mi na to, nie chłopcy, ty już nie wrócisz. On mnie zaprowadził do batalionu, gdzie było więcej takich jak ja. No i słuchaliśmy tego ataku. Rano się okazało, że to była rzeź, że ze 130 żołnierzy tej kompanii 18 przeżyło. Uratował mnie Stalin, jego podejrzliwość, bo wydał rozkaz 28 stycznia od Białego Morza do Czarnego wszystkich nieurodzonych w Związku Radzieckim wycofać. Dzięki jego podejrzliwości żyje. Oni mnie potem posyłali do batalionu pracy wojskowego. Ja sam to wielokrotnie uciekałem. W Jagiellu koło Taszkentu była komenda wojskowa armii Andersa, taka specjalna, która przyjmowała i odsyłała na granicę z Irakiem. Mnie nie chcieli przyjąć. Przede wszystkim tam sprawy pochodzenia. No i ja głodowałem. I w końcu poszedłem z kolegą
i dojechałem do batalionu pracy, wygłodzony. Początkowo nie chcieli mnie przyjąć tam, że boso. No i w końcu jakoś doszedłem do sił, dzięki zresztą takiemu dowódcy, który był Niemcem. I ten Niemiec pozwolił mi u siebie być przez tydzień. Udało nam się uciec do Jagiełłas. I tam był taki facet ze mną w strojbatalionie. On miał dowód osobisty. I ja mówię, słuchaj, to jak ty jedziesz na komisję do armii Andersa, do Szachry Ziabzia, to ty podejdź pierwszy, nic nie mów, tylko niech on cię wpisze na listę. I wtedy powiesz, ale ja tu mam kolegę z Warszawy. Na to on powie, dawaj go tu. I tak się stało. Ja podszedłem do niego i mówię, jestem warszawianin, dobrze, zapiszę cię do tej listy. I mówi, ale macie szczęście, to jest ostatnia komisja. Jeszcze dziś kilku ludzi poszle i kończę. W armii Andersa dostałem kategorię D. Oznajmiono nam, że oni mają taki nadmiar mundurów i rozdadzą niektórym. No i ja stanąłem tam pierwszy. Wyglądałem widocznie okropnie, bo on jak spojrzał na mnie, to aż zmienił się na twarzy i powiedział, ty. I ja dostałem mundur, czapkę, buty. Poszedłem do rzeki, zrzuciłem te łachty swoje potartej do rzeki, one sobie popłynęły, stuknąłem butami w ziemię i krzyknąłem, teraz wam pokażę. Tam był znajomy i on ma dwie siostry w Samarkandzie i jedzie tam. I możemy się z nimi zebrać. No i pojechaliśmy do tej Samarkandy. I ja szukając noclegu zobaczyłem, że jest tam szkoła pedagogiczna. Zgłosiłem się. On mówi, to może będziecie u nas nauczycielem angielskiego, bo nam brak. A ja mówię, no dobrze, ale widzę, że nauczyciele nie dostają bursy, a ja nie mam gdzie nocować. No i ja się tam wprowadziłem w Samarkandzie i poznałem tam Renę, czyli moją przyszłą żonę. Moja przyszła żona, Rena, też była w tej szkole pedagogicznej. Pierwsza noc byliśmy we dwoje tylko. No i tak troszkę przegadaliśmy, ale taki erotyzm był w powietrzu. Była jakaś zabawa w szkole, tańczyliśmy, a ja mówię na to, ale masz piękne oczy. No i tak to się zaczęło. Nigdy nie wzięliśmy ślubu. Jak ona wróciła do Polski, to ja byłem w Krakowie w tygodniku Żołnierz Polski wojskowym i tam oficer. Co, żona przyjechała? Ja mówię tak, żona. No to damy jej legitymację żony oficera. I tak zrobił, że ona miała moje nazwisko. Ona zmarła mając lat 88. Była ode mnie o rok starsza. No tu gdzieś jest, o. Tutaj tak, jest piękne zdjęcie. Ja robiłem.
ten pseudonim ja wymyśliłem jeszcze jako uczeń przed wojną. I to ze względu na moja. Ma być krótkie i dźwięczne. I nawet pamiętam, że na schodach marmurowy parapet i ja z scyzorykiem napisałem Hen. W Lublinie w 1944 roku wychodził Stanczyk. Ja tam dałem jakąś fraszkę i podpisałem Hen. On mówi, nie, to ma być z imieniem. I je dałem Józef Hen. Marzec był okropny dla mnie, dlatego że wielu rzeczy się może spodziewałem, ale nie głupoty politycznej przywódców rozpętali antysemityzm. Ja wyjechałem do Paryża w 1969 roku, a tam już miałem opowiadania pod pseudonimem Korab w kulturze paryskiej. Nachodził mnie tu taki facet, właśnie z UB, ale właśnie z kontrwywiadu. On mówi, o tam jest taka pisarka żydowska, Gronowska się nazywa. Co ona porabia, chcemy wiedzieć. A ja tej Gronowskiej wystarałem się, żeby mogła wywieźć dwie maszyny, jedną po polsku, a drugą widysz. Ja mówię do niego, panie poruczniku, gdyby pan mnie pytał o lotniska amerykańskie, to kto wie, może bym panu pomógł. Ale jeśli pan mnie pyta, co robi jaka stara Żydówka, która bębni na maszynie widysz, to mnie to śmieszy. Jak ja wróciłem, to ten porucznik z kontrwywiadu chciał się ze mną spotkać. Ja powiedziałem, panie poruczniku, pan jest bardzo miłym człowiekiem i chętnie się z panem spotkam, jak pan przejdzie na emeryturę. I w tydzień potem ten miły człowiek zarządził widocznie u mnie rewizję i tam coś zabrano. Ja zapytałem ideologa pułkownika Załuskiego, czemu oni mnie tak prześladują? A on mówi na to, bo pan im zrobił straszne świństwo. Jakie? Że pan wrócił. Ja dostałem tam pomoc od Jeleńskiego, ale najważniejsze było to, że była w Paryżu wystawa wybierna książek Piwuch i dowiedziałem się w piwie, że Mgiełka poszła do składu. I to było najważniejsze. Zrozumiałem, że tam jestem pisarzem, a tu owszem, oni chcieli, żebym napisał o Polsce dzisiejszej. Mogę pisać pod pseudonimem, ale Gallimard. Ja o tym, kim się czuję, nieraz pisałem. Myślę, że czuję się przede wszystkim polskim pisarzem. Natomiast jestem przywiązany też do swojego pochodzenia, nie do tych hasydów, tylko do samego faktu. Jest to bogata tradycja, bogata historia. Zdałem prawie na pamięć, teraz z tym jest gorzej, Pięcioksiąg i inne księgi Starego Testamentu. I to jest zbyt cenne, żeby się tego pozbywać. To jest po prostu historia. Mam podwójną tożsamość. Nie mogę odrzucać swojej polskości. No i oczywiście wyrzeka się swojego żydostwa, tym bardziej, że no, ono jest w jakiejś rodzinie. Nie tylko dlatego, że ci ludzie zginęli, ale jest w rodzinie. Ja zawsze chciałem pisać.
Znaczy, był we mnie taki przymysł. I jak sobie wyobrażałem przyszłość pisarską? No po prostu, że będę pisał, wydawał i będę miał jakieś powodzenie. Ale nie myślałem o tym, co czasem mnie trafia, że ludzie są mi wdzięczni, piszą takie listy. O tym nie myślałem, ale dobrze, że to jest. Nie mogę mieć do swego życia pretensji, tak bym powiedział. To, co przeżyłem dramatycznego, te porażki, wiem, że to jest nieodłączna część mojego życia i mojej psychiki. Także w tym sensie mogę powiedzieć, trudno tego nie powiedzieć, kiedy ja kończę 98 lat, że to życie jest spełnione i oby trwało.